Pewnego dnia, a był to najpiękniejszy ze wszystkich dni roku, Wigilia Bożego Narodzenia, stary Scrooge bardzo zajęty siedział w kantorze. Zimno było dotkliwe i przenikające, czas mglisty. Scrooge był to skąpiec nad skąpce. Umiał on wyrwać, wydusić, a nigdy nie wypuścił, co raz dostał w ręce. Wesołych świąt, wujaszku, niech cię Bóg błogosławi. Ba, głupstwo. Święta Bożego Narodzenia to nie głupstwo, wujaszku. Nie chciałeś tego zapewne powiedzieć. Owszem, tak jest. Jakim prawem masz być wesoły? Co to za powód, abyś oddawała się rujnującej wesołości? I tak jesteś dosyć uboga. No, no, a ty, wujaszku, dlaczego jesteś smutny i kwaśny? Przecież jesteś bogaty. Głupstwo, głupstwo. Nie gniewaj się, wujaszku. Jakże się tu nie gniewać, żyjąc na świecie pełnym głupców i takich jak ty, wariatów. Wesołych świąt, idźże do licha z waszą wesołością. Czymż jest dla was Boże Narodzenie? Film płacenia długów i rachunków, na które często nie macie pieniędzy? Musi wam przypominać, że jesteście rok starszymi, a nie bogatszymi, o szeląg. Po sprawdzeniu ksiąg handlowych przekonujecie się, że w ciągu 12 miesięcy, które minęły, żaden interes nie przyniósł wam zysku. Gdyby to ode mnie zależało, to każdego głupca biegającego od domu do domu z okrzykiem wesołych świąt na ustach wsadziłbym w kocioł, w którym gotuje się budyń, a potem pochował z choinką na sercu. Tak jest. Wujaszku! Dziewczyno, obchodź sobie święta jak ci się podoba i pozwól mi, ażebym je obchodził na swój sposób. Ale jeszcze wcale ich nie obchodzisz, wuju. Tym lepiej. Zostaw mnie tak, jak jestem. Ile twoja wesołość przyniosła ci w życiu? Przyznaję, że nie zawsze miałam korzystać z okoliczności. Ale mniejsza o to, wracając do świąt Bożego Narodzenia, jest to najpiękniejsza chwila w roku. Chwila dobroci, przebaczenia uraz. Jest to dzień, w którym wszystkie kobiety, mężczyźni, dzieci cieszą się i radują, zapominając o różnicy majątku i stanowiska. Tak więc, chociaż dzień ten nie przyniósł mu nigdy złota ani srebra, z radością wołam, niech będą pochwalone święta Bożego Narodzenia. Niech no raz jeszcze posłyszę coś podobnego, to zamiast świątecznej kolędy dostaniesz pandemisję. Co do ciebie, jesteś znakomitą mówczynią i dziwi się, że nie zasiadasz w parlamencie. Nie gniewaj się, wujaszku. Wiesz co? Lepiej przyjdź do nas jutro na obiad. Idź do diabła, tak idź do diabła. On cię nie proszę, nic od ciebie nie żądam. Czemuż nie możemy być przyjaciółmi? Dobranoc. Boli mnie bardzo twoja zaciętość, wuju. Cóż mi możesz zarzucić? Przyszłam dziś do ciebie dla uczczenia Świąt Bożego Narodzenia. I pomimo przykrości, jaka mnie tu spotkała, będę się cieszyła i radowała. Tak więc, wujaszku, życzę ci wesołych świąt. Dobranoc. Masz tu drugiego głupca, szaleńca, mój księgowy, nędzarz, zarabiający 15 szylingów tygodniowo, obarczony żoną i dzieciakami. Mówi mi o wesołych świętach. Proszę. Proszę. Proszę! Dom handlowy Scrooge i Marley. Czy mam zaszczyt mówić z panem Scrooge'em, czy z panem Marleyem? Pan Marley nie żyje od lat 7. Dzisiejszej nocy będzie lat 7, jak umarł. Nie wątpimy, że pozostały wspólnik w swoim i nieboszczyka imieniu wesprze nas hojnym datkiem dla biednych i niezamożnych. A domy i przytułki, czyżby były zamknięte? Przeciwnie, panie. Niech Bóg broni, aby miała to nastąpić. A domy zarobkowe, a prawa o ubogich i żebrakach? Domy są pełne, a prawo wymyśla środki ratunku i pomocy. A ja się tak przeraziłem tym, coś mi pani powiedziała. Sądziłem, bowiem, że jakieś nieszczęście powstrzymało działalność tych pożytecznych zakładów. Niewymownie się cieszę z mojej pomyłki. Niestety, instytucje te nie są w możności zaspokojeniem starszej nędzy. Dlatego staramy się zebrać trochę funduszy na mięso i węgiel dla tych nieszczęśliwców. Ile pan dobrodziej każe wypisać? Nic! Zapewne pragnie pan ukryć nazwisko. Pragnę, abyście mnie zostawili. Płacę podatki. Przyczyniam się więc do utrzymywania zakładów, o których mówiłem. Dobranoc.
gdybyś pan sobie życzył nawet jutro nie zajrzeć do kantoru? Jeżeli pan nie ma nic przeciwko temu, to tylko raz w roku. Wielka mi racja. Dziwne usprawiedliwienie bezkarnego sięgania do cudzej kieszeni, dlatego że jest 25 grudnia. No cóż, muszę darować dzień jutrzejszy. Proszę tylko następnego dnia przyjść wcześniej. Dziękuję. Czego ode mnie żądasz? Wiele, bardzo wiele. Kto jesteś? Zapytaj raczej, kim byłem. Kimże więc byłeś, jak na upiora zbyt dowcipnie chwytasz za słówka? Za życia byłem twoim wspólnikiem. Litości, straszny cieniu, czemuż przyszedłeś mnie dręczyć? Przeznaczeniem człowieka jest żyć z braćmi, swymi ludźmi. Kto się od nich odłączy za życia, ten po śmierci skazany będzie na wieczne tułactwo. Stanie się martwym świadkiem spraw i rzeczy, w których nigdy nie brał udziału. Jesteś w kajdanach i za co? Dźwigam ten łańcuch, który sam robiłem sobie przez wiele lat. Może chcesz poznać długość i ciężar łańcucha, jaki ty sam ciągniesz za sobą. 7 lat temu był on równie długi i ciężki jak ten, który tutaj widzisz. Dorobiłeś go potem jeszcze przez 7 lat. Piękny musi być teraz. Byłeś zawsze bardzo sumienny. Interesy! Czyż ludzkość była moim interesem? I cóż mnie obchodziła miłość do bliźniego? Litość, pobłażanie, dobroć! Okropny, straszny obłęd! Posłuchaj mnie, czas ucieka, moja chwila nadchodzi. Nie wiem, za czyją wolą stanąłem przed tobą widomy w ziemskiej postaci. Dziś przyszedłem cię ostrzec. Nawiedzą cię jeszcze 3 duchy. Ja bym wolał co innego. Bez tych odwiedzin nie ma dla ciebie ratunku. Przygotuj się, czekaj. Panie, czy jesteś duchem, którego przyjście było mi zapowiedziane? Ja nim jestem. Któż ty jesteś? Jestem duchem wszystkich ubiegłych Wigilii Bożego Narodzenia. Co cię tu sprowadza? Twoje szczęście i przyszłość, wreszcie twoje narodzenie. Powstań i chodź ze mną. Mój Boże, tutaj spędziłem moje dziecięce lata. Frano, Sian, a to Piotrek, jadą na święta. Szkoła nie zupełnie, jeszcze opuszczam, zostało tam samotne, zapomniane dzieci. Kochany mój braciszku, przybywam po ciebie zabrać cię do domu. Feri, najdroższy Feri, do domu? Tak, drogi bracie, naprawdę do domu. Papa jest taki dobry w porównaniu z tym, co było. Pewnego dnia tak serdecznie ze mną rozmawiał, że ośmielona tym zapytałam, czy nie mógłbyś przyjść do nas na święta. Odpowiedział, że owszem i posłał mnie tu po ciebie. Nigdy tu nie wrócisz, a teraz będziemy razem w święta Bożego Narodzenia, najwspanialsze święta na świecie. Moja droga, moja kochana! Była to delikatna i błądna istota. Gięła się pod tchnieniem silniejszego wiatru, lecz miała wielkie ślachetne serce. Och tak, anielskie serce. Umarła, zdaje się, że zostawiła dwoje dzieci. Jedno. Prawda, jedną córkę, twoją siostrzeńcę. A pamiętasz twojego pryncypała, który zawsze obchodził z wami Boże Narodzenie? Wszyscy go chwalili. Ty też, co ci jest? Nic takiego, tylko widzisz, pragnąłbym z całej duszy powiedzieć parę słów mojemu bohaterowi. Czas upływa. Dalej. Popatrz. Gramy. Kto inny
zajął me miejsce w twym sercu. Któż taki? Złoty cielec. To jest sprawiedliwość ludzka. Świat brzydzi się ubóstwem i gardzi nim. A skoro ktoś taki jak ja próbuje się z tego otrząsnąć, natychmiast zasypuję go wyrzutami. Chciwość i żądza złota wszystko pochłonęły. Czy możesz temu zaprzeczyć? Stałem się rozsądniejszy i nic więcej. Oby nowo obrana droga przyniosła ci szczęście i spokój. Nie mam wobec ciebie żadnych obowiązków. Zwalniam cię z danego słowa. Jestem duchem obecnej Wigilii Bożego Narodzenia. Duchu, prowadź mnie gdzie ci się podoba. Jeśli chcesz mnie oświecić, jestem na twoje rozkazy. Co to ma znaczyć, że się wszyscy dzisiaj spóźniają? I ojciec z Tomaszkiem, i Marta? Jest Marta, mamusiu. Niech cię Bóg błogosławi, moje dziecko. Cóż tak późno? Dużo było roboty, mamusiu. Musieliśmy ją skończyć. Każdy chce mieć na święta nową suknię. Dobrze, dobrze. Siadaj przy ogniu. Rozgrzej się, kochanie. Tato idzie. Jakże Tomaszek zachowywał się w kościele? Jak anioł, jakiż on roztropny, niewątpliwie kalectwo przyczynia się do tego. Wracając z kościoła, mówił mi, że ludzie patrzą na niego ze współczuciem i zapewne myślą o cudach i łaskach narodzonego dzisiaj. Wesołych świąt, moje dzieci! Zdrowie pana Scrooge'a, mego pryncypała, któremu zawdzięczamy byt, odpoczynek oraz ucztę. Zacny pryncypał? Rzeczywiście! Chciałabym, żeby tu przyszedł. Nie wiem, czy tak prędko zrobiłbym ucztę, jaką bym mu wyprawiła. Moja kochana, dziś Wigilia Bożego Narodzenia. I w Wigilię wstyd pić zdrowie takiego skąpsa, sknery, tyrana, kamienia. Ty o tym najlepiej wiesz, Robercie. Moje życie, wszak to Boże Narodzenie. Życzymy panu Scrooge'owi zdrowych, wesołych świąt. Dla ciebie to zrobię, kochanie. Ty mi ukażesz rzeczy, które się jeszcze nie stały, nieprawdaż? Więc prowadź mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Nic więcej nie wiem, słyszałam tylko, że umarł. Kiedy? Zdaje się, że tej nocy. Co mu się stało? Czy chorował? Zawsze byłam pewna, że ten nie może nigdy. A co zrobił z pieniędzmi? Nie wiem. Musiał komuś zapisać. Ciekawa jestem, kto też pójdzie na pogrzeb. Z nikim nie żył. Nie wiem nawet, czy miał rodzinę. A może my pójdziemy z ciekawości? Służę powozem. Jakież wiadomości? Złe! Jest wszystko stracone? Nie basz, jest jeszcze nadzieja. Więc dał się wzruszyć? Ach, to cud prawdziwy! On? Jego już nic nie wzruszy! Nie żyje! Więc komu jesteśmy dłużni? Nie wiem, jego spadkobiercy. Wiesz, Basiu, byłem dziś na cmentarzu u Tomaszka. Przyrzekłem mu, że będę tam każdej niedzieli. Na ulicy spotkała mnie siostrzenica pana Scrooge'a. Gdy dowiedziała się o naszej tragedii, zaprosiła mnie do siebie. Rozmawia jak przyjaciel, anioł, nie człowiek. Duchu, przeczucie mówi mi, że godzina naszego rozstania się zbliża. Będę pamiętał przeszłość, chcę żyć z myślą o przyszłości. Nauka trzech duchów pozostanie mi w pamięci.
O Jakubie Marleju, dobry przyjacielu, błogosławię niebo i Boże Narodzenie i Ciebie z Twoją przestrogą. Przyrzekam, że i Twoje kajdany zmienię na błogosławieństwo. Tak odmienię się, zmienię wszystkie te obrazy, zaczynam nowe życie. Odtąd Scrooge robił więcej dobrego niż przyrzekał. Nie tylko dotrzymał słowa, wskazywano go jako przykład zacnego obywatela. Dla małego Tomasza stał się drugim ojcem. Był wzorowym panem, zwierzchnikiem, przyjacielem. Niektórzy uśmiechali się złośliwie, mówiąc o tej nagłej zmianie. Ale Scrooge na to nie zważał. Wiedział dobrze, iż są istoty, dla których cnota, każdy czyn szlachetny stanowią cel szyderstwa. Nie przestawał już z duchami, ale z ludźmi. Żył z przyjaciółmi, z rodziną. Czekał zawsze niecierpliwie dnia Bożego Narodzenia. Obchodził tę uroczystość wspaniale. Upamiętniał ją najlepszymi uczynkami. Wszyscy przyznawali, że nikt tak nie święci Bożego Narodzenia jak Ebenezer Scrooge.